A my teraz łączymy się z panem profesorem Rafałem Pankowskim, socjologiem z Collegium Civitas i Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, czytam pana wywiady, przygotowują się także do dzisiejszej naszej rozmowy i jasno pan stwierdza, że spacery w ogóle 11 listopada to nie jest najlepszy pomysł w ostatnich latach w Warszawie. Podtrzymuje pan to? No to po prostu stwierdzenie faktu, który chyba jest dobrze znany mieszkańcom Warszawy i nie tylko, z których znaczna część zdecydowanie unika centrum Warszawy właśnie 11 listopada, co jest takim smutną dosyć ilustracją tego, w jakim momencie naszej historii znaleźliśmy się, skoro wydawałoby się najważniejsze, najistotniejsze narodowe święto niepodległości, kojarzy się z czymś, z czym kojarzyć się nie powinno. Tak, kojarzy się z ksenofobią, z agresją i jakby już od lat mamy do czynienia z podobną sytuacją, która nie poprawia się. I o tym właśnie będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Ja specjalnie pana profesora bardzo zabiegałem o to, żebyśmy mogli dzisiaj porozmawiać, bo chciałbym się zastanowić nad tym, czym stał się marsz i o tym, czym stało się to święto. Też takim wyznacznikiem pewnym i pewnym mottem do naszej rozmowy niech będą słowa pani Wandy Traczyk-Stawskiej, zresztą warszawianki roku, jakby nie było, kobiety, o której zasług dla Polski, dla Warszawy chyba nie trzeba specjalnie tutaj przypominać. Ona powiedziała, że kiedyś święto niepodległości było jak Wigilia. Wszyscy się cieszyli. To są jej słowa z jednego z wywiadów. Pan nie ma takiego wrażenia, że my teraz w ogóle o święcie niepodległości mówimy z jakimś przerażeniem, ze strachem w oczach, z takim przekonaniem, ojejku, znowu będzie się działo? Tak, to bardzo ciekawe i jak sądzę bardzo ważne słowa. Rzeczywiście to święto w ostatnich latach stało się jakby swego rodzaju zaprzeczeniem tego, co w polskiej historii, co w polskiej tradycji jest istotne. Ale może dodałbym nawet, że 11 listopada to nie tylko ważna data w historii Polski, ale też w historii światowej, tak? 11 listopada 1918 roku, czyli pokój, tak? Czyli zakończenie wielkiej wojny. I ta data w historii powszechnej też jest bardzo ważna i jak sądzę, ludzie, którzy zdecydowali o tym w czasach II Rzeczpospolitej, żeby właśnie 11 listopada świętować niepodległość Polski, mieli na myśli nie tylko uczczenie daty, prawda, przejęcia dowództwa nad siłami zbrojnymi przez Józefa Piłsudskiego, ale także wpisanie tej ważnej daty w historii Polski, w historię powszechną. O tym chyba też warto wspomnieć, a wydaje mi się, że o tym bardzo, bardzo rzadko wspominamy. Bo ze wszech miar to jest po prostu data dla całego świata, nie tylko ważna, ale właśnie mająca taki charakter radosny, prawda? No tak, pokój jest wartością uniwersalną, o czym właśnie przy okazji takiej rocznicy warto przypominać. Chociaż oczywiście konflikty zbrojne, zwłaszcza w Europie Wschodniej, trwały jeszcze przez kilka lat. Oczywiście następstwa tego odpryski były jeszcze wiele lat aktualne i wiemy, ale była to jakaś taka cezura czasowa, za którą uznajemy, że pierwsza wojna światowa się zakończyła. Natomiast... Otóż to i właśnie ta symbolika, prawda, niepodległości Polski wpisanej w pokój w Europie, w świecie, wydaje się symboliką istotną, a właśnie to, co stało się ze Świętem Niepodległości w naszym kraju, a zwłaszcza w stolicy w ostatnich latach, prawda, stanowi jakby zaprzeczenie takiego myślenia o niepodległości Polski w kategoriach uniwersalnych. To co się stało, panie profesorze? Co w ogóle, jak to wytłumaczyć? Nikt inny jak profesor socjologii nie może tego zrobić, bo jest to też niepojęte. To jest oczywiście złożone zjawisko i bardzo, bardzo wielowymiarowe skądinąd, no ale myślę, że można mówić o dwóch poziomach przynajmniej. Można mówić o tym, co stało się z konkretną datą i z konkretnym świętem, bardzo ważnym, ale można też mówić o tym, co stało się i co dzieje się z polską tożsamością narodową, czy z polską tradycją, z tym, jak odnosimy się do polskiej historii i tak dalej. Prawda? I oba te poziomy są rzecz jasna ze sobą związane. Więc jeśli chodzi o samą datę, to bardzo dobrze pamiętam, kiedy te tak zwane Marsze Niepodległości rozpoczęły się w Warszawie w roku 2009. To był przemarsz głównie aktywistów ONR-u, Obozu Narodowo-Radykalnego. Ta organizacja, prawda, samą swoją nazwą nawiązuje do bardzo specyficznych i niechlubnych tradycji z lat 30. Zresztą dodajmy, ONR, ten historyczny w 1934 roku był zdelegalizowany za rządów Józefa Piłsudskiego, którego właśnie upamiętniamy poniekąd. O czym teraz nie ma nawet mowy, ale jakby zostawmy ten wątek ONR-u, skupmy się rzeczywiście na tym rozwoju. I co było takiego szczególnego w tym 2009 roku? Pan profesor to pamięta, bo ja byłem na tym marszu, byłem na w zasadzie wszystkich kolejnych do 2019 roku i tak się ostatnio zacząłem zastanawiać, co się takiego właśnie wtedy wydarzyło, że te marsze przybrały taką formę. No, 2009 rok to jeszcze była stosunkowo... Tak. Nie było tak głośno o tym marszu jak w latach następnych, to prawda. Tak, to było raptem kilkaset osób, chociaż już wtedy to mogło być jakoś szokujące, zważywszy na historię Polski, historię Warszawy zwłaszcza, prawda, ta grupa działaczy organizacji inspirowanej faszyzmem, prawda, przez centrum miasta, wtedy przez krakowskie przedmieście przemaszerowała pod hasłami nacjonalistycznymi. Ale myślę, że bardziej nawet przełomowy był ten rok 2010, tak? Kiedy znacznie poszerzyło się grono różnych osób publicznych wspierających marsz. Tak? Mówię tu o prawicowych publicystach. Pamiętam, że w roku 2010 właśnie byłem obecny tam przed Zamkiem Królewskim, na Placu Zamkowym, kiedy uczestnicy tak zwanego Marszu Niepodległości się zbierali. I dochodziło wtedy już do poważnych starć, to podkreślmy, w tym 2010 roku. Ja pamiętam, że wtedy policja, jeśli mogę tak, panie profesorze, troszeczkę wspomnieć o tym, bo akurat dokładnie śledziłem ten marsz, będąc na ulicach i relacjonując na potrzeby radia. I wtedy pamiętam, policja próbowała za wszelką cenę przeprowadzić ten marsz, zmieniając co chwilę trasę, tak by dwie zwaśnione grupy, które wtedy pojawiły się na ulicach Warszawy, nie mogły się ze sobą stykać. Mimo to dochodziło do utarczek. Słuchamy, panie profesorze. Tak, wtedy ta trasa była zmieniona, prawda? Ostatecznie oni nie przeszli Traktem Królewskim, tylko marsz został skierowany na Powiśle, ale ja pamiętam wtedy swoje wrażenie, kiedy no, prawda, mowa była o około 3000 uczestników tego zdarzenia i wtedy wydawało się, myślę, że to nie tylko moja była opinia, że to sporo, prawda? W listopadzie pogoda niekoniecznie dobra, skrajna prawica w sensie politycznym była wtedy dość słaba, bo Liga Polskich Rodzin i Młodzież Wszechpolska jakby straciły swoje znaczenie polityczne, które miały do roku 2007. Natomiast pozostały kadry Młodzieży Wszechpolskiej z tego pokolenia, do którego należał Krzysztof Bosak czy Robert Winnicki. No i właśnie te kadry się tego dnia zmobilizowały przy wsparciu tych różnych prawicowych autorytetów. Tak? Też pamiętam wtedy, jak zdziwił mnie widok profesora Żaryna, który tam zmierzał właśnie na spotkaniu z uczestnikami marszu. Właśnie tego typu osoby przyczyniły się do legitymizacji no, te inicjatywy, która pierwotnie wyszła ze środowisk skrajnych, czy uznawanych wówczas za marginalne, czyli takie środowiska jak właśnie ONR. Panie profesorze, postawmy tutaj przecinek z tego prostego względu, że musimy też zasięgnąć o opinii naszych reporterów i Marcina Grzebieluchy, który za chwilę przedstawi nam najświeższe informacje, ale mnóstwo jeszcze pytań mam do pana profesora, między innymi o sposób naszego świętowania, o to, jak my postrzegamy te nasze narodowe święta. Czy przypadkiem nie jest tak, że czasem trudno odróżnić te święta, które powinny nam się kojarzyć wspaniale, właśnie, jak odzyskanie niepodległości, z tymi świętami, które są nieco mniej przyjemne, ale o tym wszystkim porozmawiamy, drodzy Państwo, po informacjach. Zostańcie Państwo z nami. Teraz już informacje, my wracamy za kilka minut. Jesteśmy znowu, drodzy Państwo, na antenie radia TOK FM. Ja przypomnę, że naszym gościem jest pan profesor Rafał Pankowski, socjolog z Collegium Civitas i Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Panie profesorze, zakończyliśmy na tym 2010 roku, w zasadzie pan zakończył opowieść o tym, że to był też taki pewien rok przełomu, jeżeli chodzi o rozwój Marszu Narodowców i pewna data, od której już w zasadzie nie ma odwrotu, bo Marsz Narodowców potem odbywa się co roku. Tak, co roku ta impreza, jak wiemy, stawała się coraz większa, jeśli chodzi o liczebność. Do tej inicjatywy przyłączały się coraz większe grupy, zarówno polityczne, jak i zwłaszcza grupy kibiców, prawda, rekrutowanych, prawda, zachęcanych do udziału w tym przedsięwzięciu na stadionach w całej Polsce. No i też doszło do tego, co chyba jest szczególnym paradoksem, że udział w tak zwanym Marszu Niepodległości w Warszawie biorą także grupy o charakterze skrajnie prawicowym czy neofaszystowskim z całej Europy dziś. Jak to do tego może dojść? Czy pan potrafi to jakoś wytłumaczyć? Tak, jest to paradoks, który można nazwać internacjonalizacją nacjonalizmu, tak? Czy to jest dopiero paradoks. Tak, czy innymi słowy taką właśnie międzynarodówką nacjonalistów. Przez lata najbardziej widoczni byli Węgrzy ze skrajnie prawicowej partii Jobbik, która wtedy blisko współpracowała z partią o nazwie Ruch Narodowy w Polsce. W ostatnich latach najbardziej widoczny był udział neofaszystów włoskich z organizacji Forza Nuova. Myślę, że w tym roku będzie trochę inaczej, bo liderzy Forza Nuova są po prostu w więzieniu, zresztą nie po raz pierwszy, za akty przemocy, do których doszło na ich demonstracjach we Włoszech niedawno, więc być może ten udział neofaszystów włoskich będzie nieco skromniejszy w tym roku na Marszu Niepodległości w Warszawie, ale sam fakt, że przez lata, prawda, gościem honorowym, który przemawiał na marszu, prawda, więc nie tylko brał udział w demonstracji, ale miał pewną rangę nadaną przez organizatorów Marszu Niepodległości, to był Roberto Fiore, prawda, człowiek skazany przez włoskie sądy za terroryzm jeszcze w latach 80. Człowiek, który jest takim symbolem neofaszyzmu we Włoszech i w Europie. Prawda? Że właśnie taki człowiek został uznany przez organizatorów za osobę godną przemawiania na imprezie, prawda, aspirującej do miana imprezy patriotycznej. Znowu będę się, panie profesorze, doszukiwał źródła, bo zastanawiam się, czy to było wypełnienie jakiejś luki, która się tworzyła w przestrzeni publicznej. To była jakaś potrzeba tych środowisk, żeby właśnie tak, a nie inaczej. Zastanawiam się, co sprawiło, że rzeczywiście ten marsz wygląda tak, jak wygląda, że te obchody wyglądają, jak wyglądają, że Warszawa 11 listopada wygląda, jak wygląda. Co było takim praźródłem tego? No, ja myślę, że ważnym aspektem tej historii, tak, tej historii Marszu Niepodległości i są wieloletnie zaniedbania. To są wieloletnie zaniedbania, jeśli chodzi o reakcję na przejawy działalności skrajnie nacjonalistycznej, skrajnie prawicowej w Polsce, bagatelizowanie tego problemu, czy lekceważenie tego problemu. Czy wręcz puszczanie oczka do niektórych środowisk, prawda? Tak, no oczywiście zwłaszcza w ostatnich latach można mówić wręcz o aprobacie dla tego rodzaju działań ze strony tak zwanego mainstreamu politycznego, ale te zaniedbania, co chcę podkreślić, mają znacznie dłuższą historię i nie tylko dotyczącą Marszu Niepodległości. My o tym jako Stowarzyszenie Nigdy Więcej mówimy już od bardzo wielu lat i niestety obawiam się, że pewne przestrogi, które formułowaliśmy jeszcze nawet w latach 90., one się jakby materializują, co nie jest oczywiście żadnym powodem do satysfakcji, ale te procesy oczywiście z dnia na dzień nie zaszły, tylko mają swoją historię. I te zaniedbania, myślę, że dotyczą także kwestii jakiejś pozytywnej alternatywy dla tych skrajnych form nacjonalizmu, pewnej pozytywnej alternatywy także dotyczącej, prawda, form obchodów Dnia Niepodległości. Piękne przejście pan takie gładkie zrobił właśnie od tego takiego nastroju, nazwijmy to grozy, strachu, przerażenia i nie wiadomo co to będzie, do jakichś pozytywnych aspektów. Jest jakaś alternatywa, którą można by było zastąpić to, co się dzieje i to jest łatwe do realizacji? Łatwe na pewno nie jest, ale warto próbować, więc myślę, że to sprawa bardzo istotna. Generalnie mogę powiedzieć także jako socjolog, że święta są nam potrzebne, prawda? Jako także okazja do refleksji, do zatrzymania się, refleksji nad pewnymi ważnymi sprawami, w tym przypadku nad kwestią polskiej tradycji, prawda, polskiej historii i tego, w jakim miejscu tej historii jesteśmy dzisiaj, nad kwestią obywatelskości, prawda, nad kwestią tego, co to znaczy być Polakiem, polskim obywatelem, prawda, kto należy do wspólnoty, na ile nasza wspólnota jest, prawda, jest solidarna, także z ludźmi, którzy... A to jak to zrobić, żeby to było atrakcyjne dla, prawda? Na ile nasze granice są symbolem solidarności z ludźmi, którzy potrzebują pomocy, a na ile są symbolem ksenofobii. Mhm. I oczywiście ja myślę, że polska tradycja niepodległościowa ma w sobie taki ważny potencjał i symbolikę związaną na przykład z hasłem za wolność naszą i waszą, prawda? I cała, prawda, historia Polski walk o wolność to jest także historia walki o wolność Polski różnorodnej, Polski wielokulturowej, Polski wieloetnicznej, wielowyznaniowej. I akurat 11 listopada myślę, że jest właśnie świetną okazją do przypomnienia o tej ważnej części polskiej historii, o tej ważnej części polskiej tożsamości, czego przeciwieństwem jest właśnie zawłaszczenie dnia 11 listopada przez te grupy, które odwołują się również do pewnego rodzaju tradycji, ale no, tej tradycji bardzo niechlubnej, związanej z antysemityzmem, z prześladowaniami mniejszości narodowych, z agresją, także tą agresją współczesną, o której mówimy w Brunatnej Księdze, bo przemoc na tle rasistowskim i ksenofobicznym niestety jest codziennością w naszym kraju i to nie tylko w Dniu 11 listopada. Ja tylko dodam, panie profesorze, bo oczywiście cały czas śledzimy to, co dzieje się na ulicach Warszawy, przy rondzie Dmowskiego. Tam jeszcze widać, ten cały tłum nie ruszył. Natomiast no, pojawiają się oczywiście i flagi ONR-u, są także ludzie w kominiarkach, co też no, rodzi pytania. Dlaczego? Po co? Skoro jest, ma być radośnie, ma być podniosła atmosfera, po co te kominiarki? No ale to oczywiście są pytania retoryczne i miejmy tylko nadzieję, że rzeczywiście będzie dzisiaj spokojnie, bo przecież o to wszystkim chodzi. Panie profesorze, to co zrobić, żeby było to święto wszystkich, żeby to było święto radosne, żebyśmy świętowali niepodległość, a nie martwili się i liczyli straty? No ja myślę, że oczywiście potrzebny jest duży wysiłek i to nie tylko wokół tego jednego dnia, prawda? Jest potrzebny duży wysiłek, który można nazwać wysiłkiem edukacyjnym, ale w bardzo szerokim sensie tego słowa. Bo edukacja to nie tylko to, co dzieje się w murach szkoły, która skądinąd ma pewne problemy, jak wiemy, jeśli chodzi o presję ideologiczną wywieraną przez ministra edukacji. Ale potrzebny jest wysiłek edukacyjny właśnie związany z tym, jak rozumiemy, jak definiujemy naszą polską tożsamość, czy definiujemy ją, czy pojmujemy ją w taki sposób bardzo, bardzo wąski, bardzo wykluczający, prawda, etniczny czy rasistowski, czy też możemy ją pojmować w sposób znacznie szerszy, tak jak to było przez stulecia polskiej historii, prawda, która jednak była jednym z najbardziej wielokulturowych i otwartych krajów w Europie. I o tym po prostu trzeba przypominać. I myślę, że 11 listopada warto o tym przypominać szczególnie. Ja bym bardzo chciał, żeby pojawiła się jakaś inicjatywa, na przykład ze strony władz warszawskich, jeżeli władza centralna no jakby pogodziła się ostatecznie już, jak widać, z tym, że ta symbolika Święta Niepodległości została zawłaszczona przez grupy skrajnie nacjonalistyczne, to może samorząd stolicy powinien pomyśleć o tym, jaką formułę pozytywną... A co by pan radził? Jakby ktoś przyszedł do pana prezydent Trzaskowski i mówi: panie profesorze Pankowski, proszę mi powiedzieć, co ja mam zrobić, żebyśmy tego 11 mogli świętować, naprawdę świętować? No, ja może powołam się na przykłady, liczne przykłady reakcji władz miejskich w wielu krajach, gdzie dochodziło do dużych demonstracji skrajnej prawicy w ostatnich kilku czy kilkunastu latach. Takim miastem było Drezno, kiedy to właśnie w lutym co roku faszyści maszerowali w rocznicę nalotów alianckich. No i wtedy miejscowa społeczność z władzami miasta na czele, prawda, postanowiła zorganizować coś innego, co także miałoby jakąś formę, byłoby jakąś formą odniesienia się do tragicznej historii, ale w duchu niefaszystowskim, prawda, antyrasistowskim. To były liczne spotkania, liczne przemarsze alternatywne także, ale też dyskusje, także koncerty. No i to w Warszawie dzisiaj mamy, wie pan, o 14 jest w placu Unii Lubelskiej wystartuje antyfaszystowskie street party, tak? Za wolność waszą i naszą. Zresztą to hasło, o którym pan mówił. Tych organizowanych przedsięwzięć jest, zdaje się, 27, przynajmniej tyle było zaplanowanych. No tylko że ciągle wszyscy mówią o Marszu Narodowców. Tak, oczywiście, no ale też nie da się ukryć, że skala tych inicjatyw jest oczywiście nieporównywalna ze skalą tej inicjatywy skrajnej prawicy i być może właśnie tutaj byłaby rola no, również władz miasta, ale także, prawda, różnych innych autorytetów czy instancji. Jednym słowem, ktoś to musi wziąć na siebie. No właśnie, więc moglibyśmy się rozejrzeć, prawda, i pomyśleć, czy na przykład taka instytucja jak Kościół, prawda, wystarczająco wiele zrobiła w Polsce w ostatnich latach, także w kontekście Dnia Niepodległości, aby ten dzień wyglądał inaczej. Panie profesorze, chciałem na koniec jeszcze zadać jedno pytanie, czas nas goni. Czy pan nie ma wrażenia, że my w Polsce wszystko świętujemy tak samo? Ja mam wrażenie, że jakby tak przedstawić dwa obrazki, nie mówić z jakiego dnia pochodzą, to wydaje się, że te oficjalne państwowe uroczystości z 1 września i z 11 listopada wyglądają dokładnie tak samo. No tak, bardzo łatwo jest, prawda, złożyć wieniec pod grobem nieznanego żołnierza. No, to skądinąd dobra tradycja, ale jeżeli, prawda, nasza refleksja nad polską historią miałaby ograniczyć się do takiego pustego gestu, to oczywiście byłoby bardzo niedobrze. Może ten patos nas przytłacza, może powinniśmy rzeczywiście trochę spuścić, też mówię o władzach państwa, spuścić z tonu, jak to mówi młodzież, trochę wyluzować i rzeczywiście no, cieszyć się tym świętem. No niestety, ja myślę, że w ogóle w takim dyskursie o tożsamości narodowej dominuje taki, prawda, bardzo, bardzo jednostronny ton, prawda, konstrukcji takiej codziennej konstrukcji tożsamościowej, który prawda, można kojarzyć z hasłem Polaka, katolika, Polski tylko i wyłącznie bohaterskiej, zbrojnej, prawda? Jakby zapominamy o tym, że historia także naszego kraju ma swoje piękne momenty. Bardzo różnorodna, ma swoje piękne momenty. I właśnie jeden z tych pięknych momentów jest dzisiaj. Pamiętajmy o tym. To jest dobry moment, żeby o tym pomyśleć i pewne także wnioski z tego wyciągnąć. Panie profesorze, musimy kończyć. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Pan profesor Rafał Pankowski, socjolog z Collegium Civitas i Stowarzyszenia Nigdy Więcej, był naszym rozmówcą. Teraz informacje, a po informacjach oczywiście wracamy z naszym programem specjalnym w Święto Niepodległości. Święto Niepodległości.